Dzień dobry Państwu. W audycji Rozmowy z Widokiem na gościmy dzisiaj Cezary Kalinowski, razem dla Kołobrzegu, i Jacek Kuś, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Temat podany, Państwo znacie z internetu. Po co nam budżet obywatelski? Dzień dobry Panowie. Dzień dobry Panu. Wiemy już, że Lewica będzie ten projekt proponować radnym, ale nie wiemy jeszcze, co powie na tę propozycję Razem dla Kołobrzegu. Będziecie popierać czy nie? Cezary Kalinowski. Takie pytanie wyjściowe, tak rozumiem? Tak. Tak, będziemy popierać. Popieramy. Czyli panowie jesteście za, a ja jestem przeciw, żeby było ciekawiej. Po co nam ta fanaberia w takim razie? Przecież władza sprawowana w mieście bierze wszystko, rządzi, dzieli, daje pracę, ustala, które chodniki buduje, a które nie, które drzewa wycina, komu na złość, a komu nie na złość, kogo rozjechać na pasach, znaczy, gdzie zamontować... Czy tej władzy rzeczywiście ma pan problem, ja mam problem, czy ta władza się odważy na taki budżet, bo istotą rzeczy w tym całym budżecie obywatelskim, o którym pewnie dzisiaj troszkę więcej powiemy między sobą i państwu, istota rzeczy jest, że tak powiem, dość niepokorna, bo jeśli weźmiemy pod uwagę Warszawę i to, co się stało ostatnio, kiedy prezydent państwa i premier państwa namawiają do tego, żeby ludzie nie uczestniczyli w wyborach, czyli Platforma Obywatelska namawia, żeby nie uczestniczyć, to dzisiaj przyjęcie przez Platformę Obywatelską kierunku budżetu obywatelskiego, czyli budżetu, w którym jest ideą taką najgłębiej zakorzenioną, jest udział mieszkańców w pewnych aktach wyborczych, czyli w drugą stronę, to ja rozumiem, że Platforma Obywatelska może się przed tym bronić, bo jest pogubiona w tym wszystkim i tak naprawdę nie wie, czy namawiać ludzi do chodzenia do wyborów, czy też namawiać, żeby nie chodzili, bo to zależy od ich interesów. My jesteśmy zwolennikami, myślę... No ale teraz zastanawiamy się, jaki interes będzie miała Platforma, czy ale to właśnie chciała się pokazać jako demokratyczna partia. Nie, no ja nie sądzę, żeby tam... Jeżeli Platforma rządzi wszystkimi szczeblami poszczególnymi, od... Sioła zaczynając, rządzi, na premierze kończąc i na prezydencie, no to w zasadzie... Budżet, za naszym przyzwoleniem społecznym rządzi wszystkim. Budżet im obywatelski nic nie przeszkadza, bo i tak rozdają go sami. Nie, to trzeba wrócić do idei budżetu obywatelskiego, o czym pewnie dzisiaj porozmawiamy, bo nie jest tak do końca, jak w Polsce jest model budżetów obywatelskich, ja bym to nazwał tak, uproszczony model Polski, który ja obserwuję jakby w Koszalinie ostatnio na przykład. Promocja w Radiu Koszalin leciała. Czy w poznański system, czy wrocławski. Wiele, wiele miast przyjęło, Szczecin i tak dalej. Mniejszych, większych. Ale to jest polski uproszczony system. Ten system ma zupełnie inaczej zbudowany, na przykład w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie się urodził, w Brazylii. Notabene troszeczkę tam już odchodzą od tego systemu, tak szczerze między nami. Ale pierwsze były zachwyty. No były, 25 lat temu były zachwyty, ale to trochę już minęło czasu. Mhm. Znamy wstępne stanowisko Razem dla Kołobrzegu. Jacek Kuś, jak już się dowiedziałem, będzie referował w piątek temat. Proszę przybliżyć radiosłuchaczom, co proponujecie. Przede wszystkim podstawowe pytanie, czy już wiecie, ile pieniędzy chcielibyście zaproponować do administrowania mieszkańcom? Znaczy przede wszystkim jeszcze raz przywitam się. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Chciałbym się odnieść do tego, co Pan powiedział, tak, że Platforma niepodzielnie rządzi na wszystkich szczeblach. Tylko, że musimy też powiedzieć, że rządzi tak naprawdę i trzyma w rękach budżet nas wszystkich mieszkańców, którzy na ten budżet się składają, mówiąc w dużym uproszczeniu. Jeżeli chodzi o kwestię zrobienia pierwszego kroku, aby mieszkańcy Kołobrzegu, w naszym przypadku tutaj kołobrzeskim, mieli jakikolwiek wpływ na to, na co te pieniążki idą, budżet obywatelski to jest taki zaczynek do dyskusji, tak? Dzisiaj jest sytuacja taka, że prezydent ze skarbnikiem i z naczelnikami decydują o tym, która ulica będzie zrobiona, która ławka. Z szefem partii. Z szefem partii może tak. Nie wiem, jaki jest system rządzenia w Platformie i podejmowania decyzji. Natomiast nie robienie nic i przyglądanie się tej sytuacji nie usprawiedliwia nas. My jako radni, mam nadzieję, radni, którzy nie tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale tutaj Czarek mówi, że i radni Razem dla Kołobrzegu, ale i mam nadzieję cały czas, że radni Platformy Obywatelskiej oddamy część możliwości. Ile proponujecie? Jaki jest pomysł? Zaraz,
zaraz powiem. Oddamy część możliwości współdecydowania o tych pieniążkach mieszkańcom Kołobrzegu. Kiedy ja spotykam się, są posiedzenia Komisji Komunalnej, gdzie spotykamy się z radami osiedli, spotkamy się z różnymi radnymi, którzy mają bardzo duże jakby oczekiwania w kontekście wykonywania inwestycji w swoich dzielnicach, no to ja przyznam się szczerze, że od trzech lat, jak jestem radnym, codziennie te spotkania wyglądają tak samo. Czyli ten koncert życzeń powiela się, a generalnie rzecz biorąc nie jest słuchany, mówiąc w dużym uproszczeniu, przez władze miasta. Budżet obywatelski będzie sankcjonował to, dlatego że w budżecie obywatelskim chodzi o to, aby w budżecie miasta była jakby oddzielona dana ilość pieniążków, na którą będziemy mogli, do której będziemy mogli jako mieszkańcy Kołobrzegu się odnieść. Ile? Ja powiem tak, jeżeli chodzi o kwestię wprowadzenia już cyfr do tej uchwały, która mam nadzieję niedługo pojawi się, bo uchwała będzie dotyczyła niestety dopiero 2015 roku, bo w 2014 roku nie mamy możliwości, aby to już zrealizować. No to dzisiaj, jeżeli odnosimy się do budżetu Sopotu, gdzie jest 5-3 miliony, do budżetu Legnicy, gdzie są 3 miliony poświęcone na budżet obywatelski, to ja dzisiaj, strzelając tak w ciemno, byłbym bardzo usatysfakcjonowany, jeżeli dla kołobrzeskiego budżetu obywatelskiego przyznana by była kwota 1 miliona złotych, odpowiednio rozparcelowana na okręgi wyborcze, tak? Bo dzisiaj mamy 21 okręgów wyborczych do Rady Miasta i uważam, że każdy z tych okręgów wyborczych powinien być zaopatrzony w daną ilość pieniędzy. To symboliczne działanie w sumie. Tak, dlatego, można zrobić dlatego, za 20 tysięcy? Dlatego, panie redaktorze, symboliczne, że jest to program pilotażowy. 50 by wyszło. Ale ja tylko dokończę. W innych miastach, ale nie tylko w naszym kraju, ten budżet właśnie tak był wprowadzany, że pierwszy program pilotażowy, pierwsza kwota. Ja myślałem, że rozmawiamy o budżecie przyszłorocznym, a 2015 to zmienia w ogóle postać rzeczy. Nie wiadomo, czy dożyjemy. Powinna być podjęta uchwała intencyjnie przez Radę Miasta, która zobowiąże prezydenta, aby w 2015 roku w budżecie zarezerwował daną ilość pieniędzy na ten budżet obywatelski. Ja obserwowałem w tamtym roku w Szczecinie, jak to się rozwijało. Dużą akcję prowadziła Gazeta Wyborcza i przeciągnęli to w 3 miesiące, łącznie z tym, że były duże działania społeczne. Tam po prostu ludzie się spotykali dzielnicami w ubiegłym roku. Czytałem dokładnie te relacje. Był nawet protest przed magistratem. Więc tutaj z tego, co jest przedstawiane, to w zasadzie moglibyśmy skończyć audycję. Ja nie uważam, to jest przelewanie z pustego w różne. Dlaczego pan tak skraca to? Dlatego, że wiemy już, że prezydent Janusz Gromek niestety nie ustosunkuje się do tego pozytywnie i najprawdopodobniej ten budżet nie wejdzie w 2014 roku, ale trzeba pamiętać o tym, że to prezydent buduje dzisiaj w systemie polskim, prezydent buduje budżet, tak? I teraz ja no rozumiem, mówię, Janusza, w Szczecinie była ta sama sytuacja. Ale ja go rozumiem, że on nie chce się do tego stosunkować pozytywnie, bo trzeba mieć trochę pokory. To nie jest jeden urzędnik, to jest urząd. Prezydent miasta to jest urząd wynajęty z naszych podatków do administrowania pieniędzy. Ale niestety władzę ma taką, jaką ma i tego nie zmienimy tak łatwo, chyba że łatwiej go zmienimy. Ale ja go rozumiem, że on nie chce się na to zgodzić, bo żeby się zgodzić na budżet obywatelski, trzeba mieć w sobie pokorę, że nie wszystko wiem lepiej. Z czym Janusz Gromek ma trochę problem i Platforma też ma z tym problem, a trzeba mieć tą pokorę. Przekonanie, że się nie zgodzi? Jest takie przekonanie, bo takie były komentarze w mediach prezydenta. Natomiast, co pan redaktor słusznie jakby sugeruje, należałoby jeszcze zawalczyć o to, aby to wydarzyło się w 2014 roku. Nie wiem, ja w ogóle was podziwiam. Dlatego, że pan prezydent Janusz Gromek dostał od nas oficjalne zaproszenie na spotkanie, które odbędzie się w piątek o godzinie 17 w Hotelu Centrum. I mam nadzieję, że w trakcie tego spotkania, kiedy będziemy rozmawiali o szczegółach i technicznych uwarunkowaniach wprowadzenia tego budżetu. Taką symboliczną kwotę dużo rozmawiamy. Temat pojawił się w tym tygodniu w zasadzie chyba w mediach. I to po raz pierwszy na antenie Radia Kołobrzeg pojawił się, audycję nagrywaliśmy w poniedziałek, tak, w Politycznej Kawie. Był tam poseł Czesław Hoc, poseł Marek Hok i poseł Bogdan Błaszczyk. I jedyną sceptyczną ocenę wyraził poseł Czesław Hoc.
który nie zawetował. Nagranie będzie umieszczone w internecie tego spotkania, tej audycji. Ona jest emitowana w radiu we wtorek o 10:00 i powtórka się o 17:00. Więc wracając do politycznej kawy, poseł Marek Hok, czyli szef Platformy, powiedział, że jest za i że sam nie przyjdzie prawdopodobnie, ale przyjdą jego koledzy, jego partnerzy z Platformy Obywatelskiej na to piątkowe spotkanie. Nie potrafił odpowiedzieć, czy przyjdzie prezydent to miasta. To rokuje dobrze już. No rokuje dobrze, ale nie rozumiem tak. Po pierwsze 2,15 to mnie zastanawia. Po drugie jakieś symboliczne zupełnie pieniądze i po trzecie ta nakolanna jakby pozycja przed Januszem Gromkiem. No Boże, Janusz Gromek ma prawo nie akceptować, ma prawo krytykować i ma prawo nie akceptować propozycji. A demokracja jest od tego, znaczy, będziemy namawiać i szukać rozwiązania, żeby, ja myślę, Jacku, żeby 2014 rok się udał. Ale proszę pamiętać, panie redaktorze, że jesteśmy mniejszością w tej Radzie Miasta. I my jesteśmy mniejszością. Jeżeli my będziemy... Ale niech pan zrozumie, że są... No, nie wiem, dlaczego pan próbuje, udaje pan, czy jak, że nie rozumie pan, że większość musi być w Radzie, żeby podejmować decyzje. Ale sama Platforma jest przekonana. Ale jeśli Platforma jest przekonana, to nie ma problemu. Budżet 2014 będzie zawierał elementy budżetu obywatelskiego. Jeżeli my jesteśmy przygotowani i jeszcze Platforma, to tak będzie. Nie, bo mi się wydaje, że też trochę wam podokuczam, że macie tą pozycję w opozycji bardzo wygodną. Bo podrażnimy Januszka, ale go tak podrażnimy, żeby się za bardzo nie zdenerwował. Nie jest... No i albo się mówi albo ale się to nie mówi. Jest tak, bo my kiedy... Albo jest biały, albo czarny, albo chcemy, albo nie. Nie kierujemy się takimi kryteriami drażnienia niedźwiedzia. My kiedy na klubie spotkaliśmy się kilka miesięcy temu i rozmawialiśmy z naszymi przyjaciółmi z Koszalina, którzy wprowadzili, czy byli współautorami budżetu obywatelskiego, sądziliśmy, że projekt tej uchwały, czy projekt tego budżetu pogodzi wszystkie siły polityczne. My byliśmy przekonani, że zarówno, tak jak Sojusz Lewicy Demokratycznej kilka miesięcy temu wprowadził uchwałę intencyjną, przypomnę, o tym, aby nie prywatyzować uzdrowisk, tak samo jak wprowadziliśmy uchwałę dotyczącą karty seniora, która też pogodziła wszystkich radnych, tak też myśleliśmy, że Pani budżet Jasku, obywatelski pogodzi wszystkich radnych. Pana i wszyscy wyborcy, ale wszyscy polecam radni, taką radni głosują za. Najlepsza jest pochwała wygłoszona przez elektorat, natomiast jak sam polityk mówi o tym, że jest wspaniały, ale ja to tak nie brzmi mi tak. Ale ja tak nie powiedziałem, ja tylko powiedziałem o krokach, bo trzeba wrócić do genezy. My jako formacja polityczna, bo mogę się wypowiadać tylko za swoją formację polityczną, to musimy prowadzić działania, które są skierowane w kierunku ludzi, tak? I dzisiaj to nie jest żadne tłumaczenie, tylko to jest jakby podsumowanie, wstępne już podsumowanie tej kadencji. Jeżeli SLD wychodzi z inicjatywami, które popierają nasi koledzy z opozycji, a Platforma nie zawsze chce, tylko dlatego, że to współautorem jest opozycja, no to jest ich problem. Ja mam nadzieję, że sytuacja związana z budżetem obywatelskim będzie wyglądała inaczej i pan prezydent zrewiduje swoje spojrzenie na tą kwestię, kierowany głównie tym, że Platforma w swojej nazwie ma nazwę część obywatelska. Tak? Janusz Gromek jest pragmatyczny. Jeżeli zobaczy, że jest odzew społeczny duży, tak jak było w przypadku przedszkoli na przykład, to podejmie decyzję. Ja bym tutaj nie mówił, że on powie nie, bo nie. No to nie wiem, teraz pan wydał wyrok polityczny tak naprawdę na prezydenta, który po prostu podejmuje decyzję na skutek nacisków społecznych. No, nie nacisków. Ale to jest akurat dużo prawdy w tym jest. On jest prezydentem i opozycji i Platformy. To myślę, nie jest... że tu jest trudne zadanie przed nami rzeczywiście, zwolennikami tej metody, żeby udało się w krótkim czasie nie tylko przekonać polityków i Platformę, ale też mieszkańców, żeby poczuli, że buduje się dla nich pewna nowa możliwość, nowa nadzieja i żeby zaczęli na różne sposoby naciski na władzę i ta władza jest wtedy większa i lepiej współpracująca. Słuchajcie, dzisiaj macie spotkanie w sprawie podatków, można już zasygnalizować prezydentowi i można powiedzieć tak, panie prezydencie, będziemy przychylnie patrzeć na to, co pan proponuje w sprawie podatków, a pan my nie zamian... będziemy patrzyli przychylnie. Nie, podnoszenie podatków w okresie kryzysu jest złym pomysłem i prezydent nie może się spotkać. Czy symbolicznie robi? Nie szkodzi. Symbolicznie, ale proszę zobaczyć, jakie recenzje... Żeby nie robić raz na 4 lata dużej podwyżki. Ale nie robi raz na 4 lata. Co roku Janusz Gromek podnosi podatki. A opłata klimatyczna? Janusz Gromek podnosi podatki co roku, nie patrząc na kryzys, tylko patrzy na swoje potrzeby jako urzędu miasta. I to jest niedobrze, bo przedsiębiorcy przeżywają dzisiaj duży kryzys, mieszkańcy przeżywają kryzys, tego nikt nie chce zauważyć. Idziecie na spotkanie dzisiaj? Dzisiaj jest spotkanie dla mieszkańców. Radni mają w innym trybie, na tym obradują. Mogą oczywiście uczestniczyć, ale
dzisiaj przede wszystkim zaproszeni są mieszkańcy. Wróćmy zatem do budżetu, czyli podatkami nie da się tego budżetu obywatelskiego ugrać. Nie, to nie chodzi o to, panie redaktorze. Mi się wydaje, że powinniśmy więcej rozmawiać o idei samego budżetu obywatelskiego. Na czym to polega? Bo on nie jest ustawiony przeciwko władzy, nie jest ustawiony przeciwko prezydentowi. I choć niesie w sobie te zalążki, o których powiedziałem, że prezydent musi mieć trochę w sobie pokory, żeby uznać, że on nie jest najmądrzejszy w tym mieście i radni nie są najmądrzejsi, ale jest inne narzędzie, żeby kreować pewne inwestycje. I to nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydawać, że o to chodzi, żeby 1, 2, 3, 4 miliony w budżecie dać i w mieście zrobić głosowanie, kto jest za czym. To nie o to chodzi. Nie do końca też jestem przekonany, czy rozdział na wszystkie okręgi wyborcze jest tutaj fajnym rozwiązaniem. Mi się wydaje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby ustalenie rzeczywiście kwoty, bo teraz trzeba tą kwotę wymyśleć, ustalić, na ile ją zdać i zaproponować kilka fajnych projektów, 5, 6 projektów dla miasta, które... Ale nie do końca do wyboru. Nie do końca do wyboru. Chodzi o to, żeby te projekty ruszyły w miasto, żeby obywatele się zaangażowali i być może kilka z tych obiektów, projektów umarłoby śmiercią naturalną jako złych, a niektóre by może się nowe urodziły. Słuchajcie, ja daję cały chodzi, czas chodzi tak naprawdę o coś innego, panie redaktorze. Nie chodzi o to, żeby wymyśleć inwestycje i żeby do budżetu wprowadzić inwestycję, która byłaby w nawiasie wymyślona i skierowana przez obywateli. Ale chodzi o to, znacznie głębsza myśl. Chodzi o to, żeby ci mieszkańcy się zaczęli angażować i dostrzegli mechanizmy, że to oni zaczynają mieć rzeczywiście wpływ na to, co się wokół nich dzieje. Mm-hmm. Panowie, daję cały czas taki przykład dobrej decyzji prezydenta z tych wakacji, kiedy z dnia na dzień pojawiły się place zabaw w kilku miejscach i były natychmiast oblegane. Ale przepraszam, panie redaktorze, no przecież wiosną stoczyliśmy o to batalię. Wszyscy, mnie to trochę już zaczyna irytować, jak wszyscy o tym zapamiętają. Zapominają. Wiosną prezydent zaproponował, że wyda wszystkie pieniądze, jakie ma na place zabaw, wybuduje nowy, piękny plac zabaw. I wymyślił sobie nawet miejsce. Nie chcę przypominać tych miejsc, bo one były już równie irytujące. Naprzeciwko policji, na skwerze, na placu pionierów. No i wytłumaczyliście... Spotkało się z naszą ostrą reakcją i zaproponowaliśmy mu najzwyczajniej w świecie doinwestowanie małych, mniejszych placów, wiele miejsc. No i super pomysł. Wreszcie to zrobił. No i super pomysł. No proszę go tak nie chwalić. Chwalę was ogólnie, jako samorządowców i prezydenta, bo który kosztowało was... to dużo walki. No ale dobrze, ale posłuchał? No dobrze. No dobrze. To dlaczego ma nie posłuchać z budżetem obywatelskim? Mam nadzieję, że posłucha. Panie redaktorze, dlatego my chcielibyśmy dzisiaj, jeżeli pan pozwoli, tą rozmowę poprowadzić w duchu pokoju. W duchu pokoju wracamy po przerwie, panie Jacku, dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. W dużym pokoju w takim razie.